Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym zakupiłem detektor tlenku węgla, czyli popularnie czadu, który przedstawię Wam. Powiem Wam najważniejsze informacje na temat tego czujnika. Czy warto w ogóle czujnik tego typu kupować, czy też nie warto? No i do czego on dokładnie służy? Jak sama nazwa nas informuje, detektor tlenku węgla, czyli czadu popularnego, chroni nasze życie, szczególnie w nocy, gdy śpimy. Gdy użytkowany w naszym mieszkaniu czy domu jest piec na przykład węglowy, gazowy i tym podobne, który może w jakimś stopniu być nieszczelny, lub na przykład mamy kiepską wentylację, albo w ogóle jej nie mamy, albo ewentualnie wymuszoną wentylację, która przestanie działać do takiego pomieszczenia, w którym użytkujemy na przykład jakiś piec, może to też być oczywiście i kuchnia, piece typu Junkers do podgrzewania wody także, nie tylko do centralnego ogrzewania. Piece takie mogą się uszkodzić. Może wydzielać się tlenek węglu. To jest gaz, który wydziela się z niespalonego do końca paliwa, na przykład gazu. Jeżeli taki tlenek będzie się wydzielał, to jeszcze pół biedy, jeżeli to pójdzie wszystko do komina wentylacyjnego i w atmosferę. Tutaj mamy jeszcze pół biedy, ale jeżeli w sytuacji, kiedy mamy zaburzoną wentylację w mieszkaniu, na przykład albo przez naszą głupotę zatykamy kanały wentylacyjne, kanały nawiewne, albo na przykład mamy po prostu uszkodzony piec, albo w ogóle nie dbamy o serwis pieca i rok za rokiem po prostu nie serwisujemy go, no to może dojść do sytuacji takiej, jak często słyszymy w wiadomościach, różnego rodzaju tragicznych informacjach, gdzie zaczadzili się jacyś mieszkańcy mieszkania czy domu. Dobra, przejdźmy może do rzeczy. Detektor, tutaj mamy w tym wypadku Orno, jest to ORDC605. Dlaczego ten? Tak wygląda opakowanie. Bateryjny czujnik tlenku węgla, czadu, sygnalizacja końca żywotności, wyświetlacz LCD, zaraz o tym wspomnę, zgodność z normą oraz certyfikat TÜV Rheinland Polska. Oczywiście, kto kojarzy temat TÜV, to tak samo wie, że jest to jakość sama w sobie testu danego urządzenia. Tak więc nie mamy tutaj do czynienia z jakimś tam, powiedzmy, kiepskim urządzeniem. Dodatkowo żywotność tego sensora, który jest tutaj wbudowany, elektrochemicznego, jest 7-letnia według danych technicznych, czyli taki czujnik powinien nam służyć przez 7 lat, aż pojawi się komunikat end. W tym wypadku czujnik po prostu już należy wymienić na następny, na inny. Czy jeszcze jakieś ciekawe informacje? Ma bardzo głośny głośnik, który informuje nas oczywiście o jakimś alarmie lub teście. Poziom głośności jest to 85 dB w odległości 1 metra. Tak więc możecie mi wierzyć, że na całe mieszkanie bez problemu wystarczy. Na przykład w nocy, gdyby uruchomił się jakiś alarm, a widzowie kanału już potwierdzili mi, że nie jednym, dokładnie ten czujnik, nie jednym już uratował życie. Tak więc wydaje się być jednym z naprawdę godnych polecenia. Akurat był najdroższym, jaki tylko można było kupić w jednym z popularnych sklepów. Ok, kolejna informacja. Ten czujnik dzięki wyświetlaczowi, który tutaj mamy, pokazuje pomiar stężenia tlenku węgla od 30 do 999 ppm. Jest to takie jednostki stężenia, dzięki którym możemy stwierdzić, z jak mocnym stężeniem mamy do czynienia. Jeżeli wystąpi jakiś alarm, zacznie pikać i oczywiście lampka alarmu zacznie nas informować. Tutaj mamy z lewej strony lampkę alarmu, tu z prawej lampkę działania. Tu mamy otwór wentylacyjny, który mierzy stężenie ewentualnego tlenku węgla w danym pomieszczeniu. Tak wygląda czujnik też z tyłu. Jest tutaj miejsce na trzy baterie AA, czyli popularne paluszki, zasilanie trzema bateriami, tak jak wspomniałem. Czy jeszcze coś tu nas interesuje? Zobaczcie może na tabliczkę, może kogoś coś tu zainteresuje. Jak widzicie, wyprodukowane w Chińskiej Republice Ludowej, ale nieistotne, gdzie jest wyprodukowane, istotne, jak to działa, z jakich komponentów, a tutaj mamy poza solidnym urządzeniem, mimo że nie jest jakieś specjalnie ciężkie, nawet informacja, kiedy wymienić. Wszystko w języku polskim, tak więc nie mamy tu jakichś problemów w ogóle z niczym. Mamy do tego urządzenia oczywiście trzy baterie paluszki,
wszystkie alkaliczne, tak więc nie musimy się obawiać, że te akumulatorki, znaczy te baterie nas zawiodą w postaci zalania kwasem z baterii. Mamy bardzo szczegółową w języku polskim instrukcję, do czego służy, jak zamontować, jak nie montować w sytuacji idealnej, nieidealnej, jakie komunikaty mogą wystąpić na naszym wyświetlaczu, informacje o stężeniu, jak na przykład przy 50 ppm, czyli najniższym alarmie, jednostka załącza sygnał alarmowy w ciągu 60 do 90 minut, przy 100 ppm, przy stężeniu 100 ppm, jednostka załącza się w ciągu 10 do 40 minut i przy 300 jednostka załącza się w ciągu 3 minut. Jest taki mały tutaj papierek, który nam ułatwia montaż tego urządzenia na ścianie, czy to za pomocą właśnie takich koszulek wkrętów do ściany, za pomocą małej wiertareczki wkrętarki, czy też po prostu bezpośrednio do ściany kartonowo-gipsowej lub też drewnianego elementu. Instrukcja jest naprawdę bardzo szczegółowa, przeczytałem ją całą. Jakie ewentualne mogą być tutaj skutki danego kodu błędu LB, na przykład glow battery, będzie nas informować co 20 sekund następującym krótkim sygnałem dźwiękowym, 3X na przykład, to już mamy, że natychmiast mamy przemieścić się na świeże powietrze, ponieważ stężenie jest po prostu zabójcze, end, urządzenie już nadaje się do wymiany, czyli koniec żywotności tego urządzenia, trzeba po prostu wymienić na nowe. Co tu jeszcze? Mamy taką ciekawą tabelkę informującą nam, jaki jest rozwój objawów przy danym mniej więcej stężeniu tlenku węgla w powietrzu w jednostce ppm, czyli jednostce określającej stężenie trującego gazu. Przy 50 co się dzieje, czy przy 150 na przykład lekki ból głowy po 1,5 godziny. Tu na przykład mamy 800 zawroty głowy, nudności, konwulsje i tak dalej, utrata przytomności, śmierć w ciągu 2-3 godzin i tym podobne. Nie będę się tutaj rozwijał aż tak szczegółowo, może krótko tylko powiem jeszcze, jakie funkcje ma ten czujnik. Pierwsza podstawowa rzecz, że z tego co przynajmniej mamy tutaj w tej instrukcji oczywiście napisane, postaram się może pokazać, tak będzie łatwiej. Jest tu wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny EcoCell. Nie wiem co to za czujnik, ale z tego co czytałem w internecie, jest to naprawdę wysokiej jakości jakiś czujnik elektrochemiczny. Powiadomienia optyczne i dźwiękowe, czyli i dioda czerwona nas informuje o jakimś alarmie oraz jeszcze bardzo głośne pikanie, czyli jest w stanie bez problemu obudzić nas w śnie, gdy na przykład piec albo jakaś instalacja spalinowa się zepsuje i będzie ulatniał się czad do naszego mieszkania. Ok, tak więc może przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj taką fajną funkcję pamięci, to znaczy ten wyświetlacz jest trzycyfrowy, tak więc w sytuacji, gdy na przykład ten czujnik wykryje jakieś stężenie, na przykład nie wiem, 240, 50, 600 ppm, nieistotne, włączy się alarm. W sytuacji, gdy oczywiście otworzymy okna, żeby przewietrzyć mieszkanie, opuścimy mieszkanie, wezwiemy straż pożarną na przykład, no to tutaj straż pożarna, czy też my sami, czy też jeszcze na przykład jakiś serwis pieca i tym podobne, jest w stanie odczytać sobie ostatnio zapamiętany alarm, ostatnią wartość. Czyli patrzę sobie na czujnik, przytrzymuję guzik test przez około 5-10 sekund i wyświetli się tutaj ostatni zapisany najwyższy alarm. Czyli na przykład 256 i to już daje ludziom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo oczywiście informacje, z jakim stężeniem mieliśmy do czynienia. No i oczywiście trzeba przeprowadzić badania w danym mieszkaniu na obecność nieszczelności lub uszkodzeń instalacji ogrzewania. Tak więc może przejdźmy trochę dalej. Czujnik ten ratuje życie. Zalecane jest, żeby ten czujnik znajdował się we wszystkich pomieszczeniach, w których znajduje się źródło ciepła. Na przykład jeżeli w toalecie mamy powiedzmy popularnego Junkersa, czyli piec z otwartą komorą spalania, ogrzewający nam na przykład ręce, czyli przepraszam, nie ręce, tylko wodę użytkową CWU, no to albo oczywiście CWU, no to przy niedaleko tego pieca, czyli w tym pomieszczeniu, powinien znajdować się taki czujnik. Oczywiście w instrukcji tutaj mamy informacje, jakie są zalecane odległości takiego czujnika od wszelkich źródeł ciepła. Jest to w idealnych warunkach przynajmniej 150 cm od urządzenia zasilanego paliwem, czyli 150 cm około od pieca i poziom wzroku, czyli około 150 do 300 cm od podłoża, tak więc nie na suficie,
tylko na wysokości naszych oczu. Czyli jeżeli mamy wzrok powiedzmy 170 cm, no to około tej, w tej granicy 150 do 300, czyli gdzieś około 170 powiedzmy cm, możemy zamontować taki czujnik. Czy coś jeszcze? Jeżeli mamy bardzo długie pomieszczenie na zasadzie jakiejś piwnicy 10-metrowej, to tutaj zalecana jest instalacja co około 10 metrów jednego czujnika, ale to jest idealne założenie. Najważniejsze jest to, co piszą na stronie następnej, czyli czwartej. Trochę tak nie po kolei te strony, ale chodzi mi o to, co tutaj jest, o miejsca, w których nie należy instalować detektora czadu, czyli to jest najistotniejsze, w odległości mniejszej niż 60 cm od urządzeń grzewczych lub urządzeń kuchennych. Tak więc spokojnie możemy zainstalować to powyżej 60 cm to urządzenie i nie będzie problemu, ale poniżej 60 to już jest to oczywiście niezalecane. W żadnych szafkach, nad szafkami, w pobliżu urządzeń wentylacyjnych też tego nie mamy instalować, kanałów spalin też nie, kominów lub jakichkolwiek włazów tam też nie. Ma to być zainstalowane po prostu na spokojnej, powiedzmy sobie, ścianie, bez żadnych urządzeń, gdzie to urządzenie po prostu będzie sobie mierzyć non-stop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu stężenie tlenku węgla. Przejdźmy dalej. Urządzenie, jak widać, może nam uratować życie. Na pewno jego posiadanie zwiększa naszą świadomość bezpieczeństwa. Guzik test, jaki tutaj się znajduje, pozwala nam, i tak jest też zalecane w instrukcji, raz w tygodniu go nacisnąć i zrobić test działania tego urządzenia. Jeśli dobrze pamiętam, test polega na tym, aby wcisnąć, sprawdzę to jeszcze raz, żeby się nie pomylić, tak, test urządzenia, testuj urządzenie regularnie, jeden raz w tygodniu. Częste testy urządzenia są wymagane i to dlaczego właśnie? Aby sprawdzić, czy zasilanie alarmu jest prawidłowe, czy na przykład bateria się nam nie uszkodziła. No i czy sam działa alarm poprawnie, czyli te pik, 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 Pikachu, które nas ma ostrzec, czy to wszystko działa. Tak, żebyśmy raz w tygodniu sprawdzili sobie. Co jeszcze? Naciśnij, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk test. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i zacznie migać czerwona dioda alarm. Podczas testowania urządzenia sprawdź, czy dźwięk jest dobrze słyszalny ze wszystkich pomieszczeń, czyli na przykład można poprosić dziecko, niech zamknie kompletnie drzwi w swojej sypialni, męża albo kogokolwiek jeszcze gdzieś, i podczas tego testu mają się położyć powiedzmy do łóżka, zasłonić kołdrą, no i odpowiedzieć na pytanie, czy podczas tego testu słyszeli dobrze, no właśnie ten alarm z tego urządzenia. Nie przykładać urządzenia do uszu podczas detekcji, to jest bardzo istotne, bo naprawdę można, może nie ogłuchnąć, ale uszkodzić sobie słuch, i nigdy nie używać tego urządzenia do niego, otwartego ognia w celu testowania, czyli na przykład, że my tu coś podpalamy i tak dalej. Tego nie róbmy, bo to urządzenie się po prostu uszkodzi, nie do tego to służy. Tak więc instrukcja jest po polsku, jest bardzo czytelna, dla każdego zrozumiała, wszystko jest opisane tak jak trzeba, nie ma tutaj, że tak powiem, biedy. Żeby uruchomić oczywiście to urządzenie, trzeba baterię wsadzić, ja to teraz zrobię. Tak więc urządzenie od dzisiaj zacznie działać u mnie w mieszkaniu. Dzielę się z Wami tymi kilkoma informacjami, bo wciąż wiem to na pewno, wielu... O, tu już się wyświetlacz włączył. Wciąż wielu z Was tego urządzenia nie posiada. Nie musi to być oczywiście dokładnie ten model tego producenta, aczkolwiek zalecam tylko dlatego, że no widać, że porządny sprzęt, druga sprawa, jest certyfikat, jest porządna instrukcja, jest opakowanie, wszystko po polsku, no tak jak ma być, no po prostu wszystko gra. Ok, tak więc takie urządzenie około 70, 60, 80, zależnie od sklepu, złoty to kosztuje. Montaż tego jest bardzo, bardzo prosty, no i mamy pewną świadomość bezpieczeństwa czujnika, który po prostu, detektora, który nam cały czas bada otoczenie naszego mieszkania, czy nie wydobywa się gdzieś tlenek węgla, czyli że się w nocy nie zaczadzimy. I tak jak powtarzałem, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli mamy kilka pomieszczeń, na przykład w toalecie mamy Junkersa, w innym pomieszczeniu mamy powiedzmy piec centralnego ogrzewania albo drugiego Junkersa, w każdych z tych pomieszczeń taki czujnik powinien być. Jak już widać, tu już się zmieniła wartość na 0 ppm. Akurat zaraz po wsadzeniu baterii czujnik sprawdzał
stężenie rozgrzewał sensor, czyli rozgrzewał ten czujnik, który tutaj się znajduje. Ten czujnik chwileczkę się rozgrzewa za pomocą baterii, żeby mógł dobrze pracować. Coś na zasadzie sondy lambda w samochodzie, która musi się rozgrzać do temperatury roboczej, żeby dobrze wskazywać obecność tlenu w spalinach w układzie wydechowym. Ale pomijmy ten fakt. To urządzenie wygasa tutaj ekran, wiadomo, wygasa dlatego, żebyśmy nie zużywali baterii niepotrzebnie. Co 20 sekund mruga tutaj zielona dioda informująca nas, że wszystko gra z urządzeniem. Czerwona dioda zapala się oczywiście w sytuacji alarmowej, czyli przynajmniej 50 ppm musi wykryć. Już wtedy mamy informację, że jest jakiś ubytek tlenku węgla z naszej jakiejś instalacji w danym pomieszczeniu. Tak więc mając na przykład dwa takie czujniki w różnych, to już wtedy mamy znacznie wyższe bezpieczeństwo, polegające na tym, że dwa czujniki i któryś ten, który włączy alarm, będzie bliżej na pewno źródła nieszczelności i ostrzeże nas szybciej niż ten drugi. Dlatego też nadgorliwym użytkownikom zalecane jest nawet w instrukcji, żeby instalować takie czujniki także w sypialniach, czyli tam, gdzie śpimy i tak naprawdę nie mamy większego wpływu na to, co się dzieje w mieszkaniu, gdy śpimy, a taki czujnik będzie nas chronił. Podobne oczywiście zasady instalacji, jak są opisane i omawiałem wcześniej. Dobra, urządzenie sobie teraz działa, fajnie mierzy, oczywiście możemy je zamontować sobie na ścianie, dzięki wkrętom, jakie posiadamy. Mamy też taki wzornik, który przykładamy do ściany, robimy sobie kropeczki na przykład ołówkiem i w tym momencie wiemy już, w których miejscach mamy zainstalować. Naprawdę profesjonalne podejście, wszystko jest w komplecie, nie trzeba się niczym przejmować. Są miejsca na haczyki, czyli na te wkręty, gdzie po prostu nakładamy nasz czujnik na ścianie i on stara się nas zabezpieczyć przed jakimiśkolwiek upływami. Ok, jak zrobić test? Przytrzymujemy guzik przez około 5 sekund, tak jak pisali. Zróbmy to. W instrukcji pisało, że będzie coś tu nam migać, coś tu się będzie działo. Ja nie zauważyłem akurat takiego działania przed chwilą, żeby coś nam tutaj jakoś szczególnie migało. Oczywiście dźwięk mamy już opanowany, jak pika. Wiemy oczywiście, jak miga tutaj ta dioda, ale spróbujmy jeszcze raz. Przetrzymajmy, może wciśnięte trochę dłużej niż 5 sekund. Też nie zauważyłem. Tak więc test polega po prostu na naciśnięciu guzika krótko i w tym wypadku sprawdzamy działanie czujnika naszego oczywiście tutaj stężenia czadu poprzez działanie diody czerwonej alarmującej, czyli wizualnym alarmie oraz dźwiękowym w postaci tego Pikachu. Dodatkowo sprawdzamy podświetlenie naszego ekranu oraz wartość, jaka jest wykryta. Jeszcze raz. Oczywiście w sytuacji alarmowej, gdy nasz czujnik wykryje jakąś wartość stężenia, ekran się zaświeci i pokaże nam wartość. Czyli na przykład gdy no po prostu będzie na ścianie, to możemy sobie szybko podejść, zobaczyć, o, na przykład 50. O, to coś jakieś delikatne, nie trzeba od razu specjalnie jakoś tam szaleć, wylatywać z domu, tylko otworzyć okna, przewietrzyć mieszkanie. No i oczywiście mamy jakiś upływ, w związku z tym wezwać straż pożarną można bez najmniejszego problemu, ewentualnie serwis naszego pieca. Druga sprawa, oczywiście najlepiej dzieci z mieszkania mimo wszystko ewakuować gdzieś do jakiegoś innego mieszkania. Druga sprawa jest taka, jeżeli będziemy tu widzieć oczywiście wyższą wartość 100, 200, to już mamy sytuację bardziej alarmową niż 50 i im wyżej, tym więcej. Widzimy 800 albo 3x, to już opuścić mieszkanie trzeba natychmiast. Warto, jeżeli damy radę, szybciutko otworzyć okna, tak żeby się wietrzyło i oczywiście wezwać straż pożarną. Jeżeli jesteśmy w stanie szybko zamknąć dopływ gazu, wyłączyć źródło energii, czyli na przykład główny bezpiecznik, to oczywiście będzie bezpieczniej i zalecam to zrobić, jeżeli mamy taką możliwość. Tak więc chyba tyle o czujniku, chyba wszystko już jest powiedziane. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście kartę gwarancyjną. Cudować nie trzeba, mamy certyfikat, numer, wszystko jest, właściciel licencji, czyli oczywiście firma Orno, jest opis certyfikatu, czujnik tlenku węgla, bateryjne, lalala. Tak więc raczej jesteśmy pewni, że mamy tutaj naprawdę dobre urządzenie, wszystko jest w komplecie. Ze swojej strony oczywiście chciałbym Wam polecić to urządzenie. Weźmiemy sobie teraz taki przykład, gdzie takie urządzenie zamontować. Jako że wiemy, że 60 cm to jest takie jakby minimum,
od urządzenia grzewczego, to ja sobie przykładowo teraz wezmę kamerkę, weźmiemy sobie urządzenie i gdzie bym zamontował? W kuchni akurat, gdzie się teraz znajduję, nie mam żadnego urządzenia grzewczego. Jedyne urządzenie grzewcze jest to piec centralnego ogrzewania i piec centralnej wody użytkowej, który znajduje się w osobnym pomieszczeniu. Tutaj się akurat znajduje piec. U góry jest, to jest piec z komorą zamkniętą, bezpieczniejszy, czyli z lewa jest czerpień powietrza z zewnątrz mieszkania, z prawej strony rura, która idzie sobie do wentylacji, tam idzie rurą kwasoodporną ponad dach. Tak więc wszystko jest zamontowane zgodnie ze sztuką przez profesjonalną firmę. I teraz jest kwestia taka, gdzie taki czujnik zamontować w pomieszczeniu. Jako że mamy 60 cm jako minimum, to myślę sobie, jako że tu akurat są jakieś papiery, że tu mamy wyjście z danego pomieszczenia, czyli tak naprawdę tam powiedzmy, że mieszkamy sobie, więc taki czujnik w najlepszym wypadku, tutaj mamy akurat do drzwi 60 cm, sprawdziłem to, a można tyle zamontować i do 300 cm, że tak powiem, jest to odległość, jaka jest zalecana, to ja jednak nie skorzystam z tych 60 cm, tylko skorzystam z dalszej odległości. Lepiej korzystać według zaleceń w instrukcji. I ja już tu widzę sobie tak. W tym tutaj rogu jest to dla mnie najlepsze miejsce. Odległość od podłoża, czyli od podłogi 150 cm do 300, tak więc to jest wysokość 170 cm, czyli mojej głowy. W związku z tym na tej odległości zamontuję dokładnie w tym miejscu ten czujnik i tu będzie zamontowany. Czyli odległość od pieca jest 150 cm, czyli według idealnego podejścia, tak jak jest w instrukcji. Tutaj go sobie zamontuję na tej ścianie i tutaj będzie mierzył sobie. Tu jest nienarażony na żadne obicia, czyli na przykład, że ktoś będzie przechodził i będzie ocierał, to też jest zaznaczone w instrukcji. I w tym miejscu będzie sobie pracował ten czujnik ruchu, tylko oczywiście tlenku węgla. Tu będzie sobie pracował i zabezpieczał mieszkanie. Dla nadgorliwców oczywiście, tak jak mówi instrukcja, oczywiście można zainstalować w innych pomieszczeniach, gdzie często przebywamy. Jest to na przykład sypialnia, pokój dzienny i tym podobne. Ok, zróbmy sobie test. Zobaczcie, że bardzo łatwo w tym miejscu, jeżeli czujnik jest, nie jest niczym zasłonięty i bardzo łatwo przeprowadzić sobie po prostu test podczas zwykłego prania lub czegokolwiek w pomieszczeniu gospodarczym. Po prostu wejść raz w tygodniu, nacisnąć guzik. W tym momencie już widzimy, że wszystko działa, dźwięk i tak dalej, baterie, wszystko w porządku. Jeżeli baterie będą na wykończeniu, czujnik też będzie informował pikaniem, tak więc będziemy tutaj mieli napis nie 0 ppm, tylko LB, czyli low battery. Ok, to myślę, że tyle. Tak więc wszystkim, którzy zastanawiają się nad bezpieczeństwem i dbają o bezpieczeństwo swojej rodziny, a posiadają, szczególnie gdy posiadają źródła ciepła w postaci piecy, centralnego ogrzewania, mimo że mają je co roku serwisowane i tak dalej, i powinno być wszystko idealnie, ja tak akurat też posiadam, tak więc zalecam zakup jednego, może nawet dwóch, tak jak już mówiłem, ile mamy miejsc, gdzie po prostu mamy źródło ciepła, zakupić, zamontować, naprawdę nie przejmować się, stracimy troszkę pieniędzy, ale naprawdę zabezpieczymy swoje życie i życie oczywiście naszych bliskich. Są też czujniki innego typu, jak czujniki dymu, czujniki metanu, propanu i jeszcze różne inne. Tak więc jeżeli ktoś jest naprawdę dbający o bezpieczeństwo i tak dalej, to może sobie swobodnie zakupić innego rodzaju czujniki także do pomieszczeń, w których znajduje się źródło ciepła, szczególnie tam. Czy coś jeszcze? Myślę, że to tyle. Zachęcam do zakupu czujnika tlenku węgla jako przynajmniej tego takiego nieformalnie obowiązkowego, tak żebyśmy swobodnie dbali o życie naszych bliskich, podczas gdy, szczególnie zimą, na przykład, nie wiem, mamy jakiś dziwny zwyczaj kompletnego szczelnego uszczelniania naszych mieszkań w postaci na przykład zamykania, domykania kompletnie okien, szyb, uszczelek najgrubszy jakie się da i jeszcze do tego to już jest najgłupszy wybryk niektórych ludzi, na przykład tu mamy o klatkę wentylacyjną, wtedy oczywiście powietrze powinno wpadać do komina i do góry, a na przykład ktoś tam sobie kładzie jakąś folię albo taśmą zakleja. To jest kompletny idiotyzm na kółkach. Jeżeli ktoś tak robi, to jest... no nie da się tego określić. Dla mnie jest to człowiek idiota.
Nie wolno, żaden kominiarz, zakład kominiarski nie zezwala na coś takiego jak zasłanianie kanałów wentylacyjnych. Jeżeli mamy taki problem w naszym mieszkaniu, w naszym domu, że z kratek wentylacyjnych, które mają wsysać, że tak powiem, powietrze zużyte z domu, jeżeli z tych kratek do nas wieje do mieszkania, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Wentylacja działa źle, trzeba wezwać administratora lub też oczywiście zakład kominiarski, który to zbada, ale ja już wam podpowiem, skąd najczęściej taka sytuacja ma miejsce. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy na przykład sąsiad na dole albo u góry zamontuje sobie w tym miejscu wentylator wywiewny. Przez to on sobie zapewni wywiew mechaniczny, ale przez to on tworzy ciśnienie, nadciśnienie w układzie kominowym, wentylacyjnym i do innych mieszkańców jego smrody wlatują sobie po prostu, na przykład zimne powietrze komuś do mieszkania wpada. Druga sprawa, jeżeli oczywiście w układzie wentylacyjnym nam zimne powietrze wpada, to prawdopodobnie dlatego, że mamy piec ogrzewania centralnego albo Junkersa, który, że tak powiem, działa na zasadzie otwartej komory spalenia, czyli do spalenia potrzebuje powietrza zebranego z mieszkania. A jeżeli nie mamy, mamy wszystko szczelnie pozamykane, to nie ma skąd tego powietrza brać. W związku z tym wsysa sobie je, tworzy podciśnienie i z układu wentylacyjnego te powietrze jako jedyne miejsce chce sobie wessać do mieszkania. Oczywiście niełatwo, nie trudno się domyślić, że najgorszym, jakim może być sytuacja, to są zatkane przewody wentylacyjne, brak nawiewników w oknach, okna, drzwi, wszystko poszczelnie pozamykane i piec z otwartą komorą spalania. No i tu już możemy tylko się modlić, kiedy i czy dopadnie nas oczywiście tlenek węgla i zabije nam całą rodzinę. Myślę, że to ostrzeżenie moje nie jest tutaj ani trochę na wyrost i każdy to poprze. Takich sytuacji to jest proszenie się po prostu o śmierć. I tutaj tych sytuacji w internecie, w wiadomościach, jak już słyszycie, w okresie zimowym jest bardzo dużo. W związku z tym do takich paranoi nie może dochodzić. W związku z tym nie możemy zamykać układów kratek wentylacyjnych oraz kratek nawiewnych do mieszkania. A jeżeli mamy piec z otwartą komorą spalania, to taki czujnik, o którym tutaj wspominam, to już jest w ogóle powinność. I nawet powiem szczerze, że nie jeden, a dwa takie czujniki powinny mieć miejsce w mieszkaniu. Dobra, z mojej strony to wszystko. Jeżeli chodzi o mnie, to ten dokładnie czujnik, który tutaj mam, nie jakoś specjalnie reklamuję, ale wywarł na mnie najlepsze wrażenie. Zachęcam Was do zakupu przynajmniej jednego takiego czujnika na każde mieszkanie. To wszystko z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, może jakieś dobre rady dla innych, to oczywiście proszę o komentarze pod filmem na YouTubie, na naszym kanale forumwiedzy.pl. Dzielmy się wiedzą praktyczną, sprawdzoną, a szczególnie taką, która nam po prostu w życiu pomaga. Trzymajcie się, pozdrawiam. O, a tutaj już mamy zamontowany czujnik. Tak wygląda po zamontowaniu. Oczywiście opcja test. Wszystko działa. Tak to wygląda w odległości od pieca centralnego ogrzewania. 2 metry. No i tak to powinno być zamontowane w najlepszym wypadku. Najlepiej oczywiście przy wyjściu dymu z pomieszczenia, tu akurat jest kotłownia, przy wyjściu z pomieszczenia najlepiej, żeby było tak oczywiście zamontowane, tak żeby oczywiście gaz, czad, tlenek węgla po prostu wydobywając się przechodził niedaleko tego czujnika. Ok, trzymajcie się, pozdrawiam.